Od strony teoretycznej o małżeństwie wiecie już wiele. Przeżyliście bowiem ciekawe rekolekcje, mam nadzieję. Te trzydniowe rekolekcje, które przybliżyły was do poznania od czysto teoretycznej strony, na czym polegać ma wspólne życie, małżeństwa jako sakramentu wspólnie przeżywanego. Ale teraz z tej teorii wyniesiecie praktykę i inni będą się uczyć od was. Najpierw wasze dzieci, później wnukowie, prawnukowie. Zróbcie sobie dzisiaj wspólne pamiątkowe zdjęcie i zapiszcie sobie te słowa, które Matka Najświętsza wam przykazuje. Miłość, modlitwa i krzyż. Te trzy życzenia płynące od Maryi, niech zawsze w nich znajdują swoje ukoronowanie. A ta przysięga małżeńska, którą za chwilę wypowiecie, w otoczeniu waszych bliskich, przed krzyżem Chrystusa i pod miłosiernym spojrzeniem Królowej Polski, niech was zobowiązuje w każdej chwili i tej radosnej, i tej trudnej waszego życia.